Cześć, witam Was na Widotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na recenzję najnowszej klawiatury firmy Gigabyte Force K7. No i na początek, moi drodzy, bardzo dobra informacja. Dowiedziałem się, iż klawiatura w sprzedaży będzie już niedługo, a cena będzie niższa niż początkowo zakładałem. Wynosić będzie około 150 zł, czyli bardzo niewiele jak za taką fajną klawiaturę. Podstawowe cechy. Jest to klawiatura bardzo płaska, o niskim skoku klawiszy, posiadająca podświetlenie w trzech kolorach. No i po kolei przyjrzyjmy się jej głównym cechom. Jak widzicie, klawiatura ma bardzo fajny kształt, taki oryginalny, z wycięciami, z takimi pościnanymi krańcami. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie, nadaje jej takiego futurystycznego wyglądu. Oczywiście ta część służy jako taka niewielka podpórka pod nadgarstki. Prawdę mówiąc, w tej funkcji spełnia się tak średnio, ponieważ jest naprawdę dość krótka. Natomiast jeśli chodzi o sam wygląd klawiatury, no to bardzo fajnie komponuje się z resztą. Zacznijmy od najważniejszego, czyli od klawiszy. Ja w tej chwili może wyłączę podświetlenie, żebyśmy dobrze wszystko widzieli. I moi drodzy, klawisze są naprawdę bardzo płaskie. Pokonują maksymalnie 3 mm, czyli skok jest naprawdę niski, a aktywacja następuje po przebyciu niecałych 2 mm. Posłuchajcie, przy okazji są bardzo ciche. Naprawdę rewelacja, powiem Wam, że polubiłem ją już od pierwszego dnia testów, ponieważ pisze się na niej bardzo cicho, bardzo szybko, ze względu na niski skok klawiszy i świetnie nadaje się do pisania. A jak sprawdza się w grach? Oczywiście również bardzo dobrze. Mamy anti-ghosting. Dokładnie występuje on przy klawiszach Q, W, A, S, D, czyli ta cała strefa gracza. Oczywiście Shift i spacja. Więc w tej klawiaturze strefa anti-ghostingu jest dość mała, jednak w pełni wystarczająca do takich podstawowych funkcji do grania. Jak widzicie, mamy tutaj duży Enter, niestety krótki Backspace, specjalny klawisz do wyłączania funkcji klawisza Windows, czyli tak, tu mamy kontrolkę, naciskamy i w tej chwili klawisz Windows jest nieaktywny. Przydaje się to w grach oczywiście, żeby przypadkiem nie wyrzuciło nas z gry. Ponowne naciśnięcie aktywuje klawisz Windows. Kolejne ciekawe klawisze. Oczywiście klawisz funkcyjny FN, który aktywuje wszystkie pozostałe multimedia. No i zobaczcie, bardzo ciekawa rzecz. Mamy tutaj tak, stronę domową. Klawisz, który bezpośrednio przeniesie nas na profil Google+, na Facebooka i na Twittera. Czyli bardzo fajne multimedialne skróty, pozwalające jednym kliknięciem otworzyć naszą przeglądarkę i załadować nasze konto na jednym z tych trzech serwisów. Przy okazji pewnie tutaj widać logo firmy Gigabyte. Takie dość dyskretne. I kolejne klawisze F5. Tutaj mamy uruchamianie przeglądarki poczty. Pod F6 bardzo ciekawa funkcja, ponieważ otwiera nam okienko menadżera zadań, czyli możemy bardzo łatwo, jeśli gra nam się zawiesi, użyć tego klawisza, żeby na przykład zamknąć nieaktywne, zawieszone okno. Później mamy kalkulator, odtwarzacz multimediów i klawisze do sterowania multimediami. Play, pauza, stop, do przodu, do tyłu, czyli takie bardzo podstawowe. I moi drodzy, jeśli chodzi o te klawisze, to jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Przypomnę, przy cenie 150 zł, ich żywotność to 5 milionów klików. Czyli jak na klawiaturę dość tanią, fajnie wykonaną, jest to naprawdę całkiem sporo. I jeszcze jedna ciekawa rzecz przy okazji. Oczywiście podświetlenie zobaczycie za chwilę szerzej, ale właśnie te dwie roleczki na górze służą nam do sterowania podświetleniem oraz do sterowania głośnością. Czyli ta rolka kręcona w górę powoduje, iż nasze dźwięki są głośniejsze. W dół ściszamy i kliknięcie całkowicie wycisza nam dźwięk. Natomiast tutaj kliknięcie włącza podświetlenie, jak widzicie. Klikając znów wybieramy inny kolor. Jeszcze raz i wyłączamy. I regulacja natężenia światła. Tak jak mówiłem, zobaczycie to za chwilkę szerzej. Wracając jeszcze do samej klawiatury, wyposażona jest ona w kabel o długości 7,8 m w oplocie. Dzięki czemu jest on solidnie zabezpieczony. Jest dość ciężka jak na klawiaturę konwencjonalną, waży 1100 gram, więc jest dość solidna, tak jeśli weźmiemy ją w ręce. Wszystkie elementy są bardzo dobrze spasowane,
oraz jakość użytych materiałów wydaje się być bardzo dobra. Oczywiście jak każdy materiał troszeczkę łapie odciski palców, brudzi się, tłuści i tak dalej, ale jest bardzo łatwa w utrzymaniu. Specjalnie pokazuję Wam jeszcze ją od boku, abyście dobrze widzieli, jaki jest układ klawiszy. Jest on naprawdę bardzo, bardzo płaski. No i przetestujmy jeszcze właściwości antypoślizgowe. W tej chwili mamy podwyższenia. Przesuwa się bardzo minimalnie z oporem. Zobaczcie. Zobaczcie, podwyższenia są również gumowane, za co bardzo duży plus dla producenta. Nie wszyscy o tym pamiętają. Gigabyte akurat zastosował tą technikę i bardzo dobrze, że tak się stało. No i główne antypoślizgi, trzy takie naprawdę duże gumki z chropowatą powierzchnią, zobaczcie, dzięki czemu trzymanie się powierzchni jest naprawdę świetne, jeśli złożymy te podwyższenia. Praktycznie ciężko ją w ogóle przesunąć. Bardziej mi się całe biurko trzęsie, aniżeli klawiatura podróżuje po jego powierzchni. Ok, i teraz test podświetlenia. Do sterowania podświetleniem służy ta właśnie rolka. I zobaczcie. Niebieskie, zielone, takie jasno niebieskie i wyłączone. I teraz jeśli będziemy kręcić sobie tą rolką, zobaczcie, co się będzie działo. Przestrzenie robią się coraz ciemniejsze, dzięki czemu możemy wyregulować to świecenie do aktualnych potrzeb. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda na pozostałych kolorach. I trzeci kolor. I w całości wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Nie jest to podświetlenie zbyt intensywne, dlatego też nie męczy oczu. Jak dla mnie troszeczkę szkoda, że trzeci kolor nie jest czerwony, ponieważ wtedy byśmy mieli niebieskie, zielone i czerwone. Czyli takie trzy najbardziej podstawowe kolory, jeśli chodzi o klawiatury podświetlane. Ale okej. Ważne, że mamy jakiś wybór, mamy trzy kolory do wyboru, ponieważ w wielu klawiaturach w tej cenie podświetlanych mamy tylko i wyłącznie jedno podświetlenie i czasami nawet nieregulowane. No i czas na podsumowanie. Powiem Wam tak, jak dla mnie myślę, że ta klawiatura będzie hitem, ponieważ jeśli będzie faktycznie kosztować 150 zł przy możliwościach, które oferuje, przypomnę, bardzo płaskie klawisze o całkiem niezłej żywotności, 5 milionów cykli, podświetlenie w trzech kolorach, fajne klawisze multimedialne ze skrótami do Google+, do Facebooka, do Twittera. Rzecz charakterystyczna dla Gigabyte'a, czyli te rolki w klawiaturze. I przede wszystkim ciekawy kształt, wygoda, cicha praca i dobre właściwości antypoślizgowe czynią z tej klawiatury bardzo, bardzo atrakcyjną propozycją dla wszystkich graczy oraz oczywiście dla osób, które dużo piszą na komputerze i lubią ciszę. Bez wątpienia Force K7 jest jedną z najcichszych klawiatur, jakie testowałem w ostatnich miesiącach, o ile nie jedną z najcichszych w ogóle. Tak więc jeśli szukacie klawiatury w przedziale pomiędzy 100 a 200 zł, podświetlanej, cichej, o niskim skoku klawiszy, jak najbardziej będzie to wybór trafiony. Więcej informacji jak zwykle na portalu wideotesty.pl w pełnej recenzji tekstowej. Zapraszam Was serdecznie do wchodzenia, do czytania. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!